Lech Poznań w sobotnim meczu kontrolnym pokonał zespół Chrobrego Głogów 2-1. Bramki dla kolejorza zdobywali Darko Jewcić oraz Ołeksij Chobłęko. Zapraszamy na skrót najciekawszych sytuacji meczowych. Serafin wrócił z wypożyczenia z norweskiego FK Haugesund. Gajos, ponownie Serafin, Jewcić. O, także wraca do składu Jewcić. Strzał broni jednak Janicki. Czasem uwaga, okazja dla Chrobrego Głogów. No i zablokowany tutaj grający z numerem 89 Mateusz Machaj. Rozpoczął Szwed mecz z Arką Gdynia od pierwszej minuty, ale potem stracił to miejsce w składzie i musi na nowo o to zaufanie trenera Bielicy powalczyć. Chobłęko. Zagrana piłka w pole karne. Jewcić. Gol, bramka. I mamy bramkę, tak jest. Darko Jewcić. 17 minuta, Lech prowadzi z Chrobrym Głogów 1-0. Bardzo podobna bramka. Zobaczmy raz jeszcze. Chobłęko płasko w pole karne pod nogi Darko Jewcicia. I piłka w kierunku bliższego słupka. Pokonane Sławomir Janicki. Szczególnie, że w tych ostatnich... O, teraz ładna sytuacja. Piękne uderzenie tutaj próbował z numerem 26 Konrad Kaczmarek, 27-letni napastnik ekipy Chrobrego Głogów. Zobaczmy raz jeszcze zagranie w pole karne. Tutaj jeszcze zblokowana ta próba, poprawka. No i zobaczmy. Trafił w głowę Rafała Janickiego. Dokładnie. I przez chwilę był zamroczony Rafał, ale już widać, że no będzie wszystko w porządku. Okay. Tak jest, gramy dalej. Było widać po nim, że ta bramka zdobyta przeciwko Śląskowi Wrocław. Teraz uwaga. Uwaga, Jewcić, kolejna okazja. Vernon DeMarco utrzymał się przy piłce. Vernon DeMarco broni Sławomir Janicki. Problem w czasie meczu ligowego to, żeby sztab szkolny powiedział, że może na nich liczyć. Chobłęko przymierzył, strzał broni w tej sytuacji Sławomir Janicki, ale tutaj brawa. Teraz za tę próbę płyną do napastnika Lecha Poznań. Miał trochę miejsca, miał czas. Dlaczego nie spróbować uderzyć? Jeżeli się nie strzela, to się nie zdobywa bramek. Nie można za każdym razem wejść z piłką do bramki. I tymczasem nieco szybciej rozpoczęli grę od rzutu wolnego podopieczni Grzegorza Nicińskiego. Jest Szczepaniak, dośrodkowanie piłki w pole karne. No i nie ma zamknięcia tej akcji w wykonaniu Chrobrego Głogów. Piłka w rękach Matusza Putnockiego. To nie jest pierwsze przewinienie tego zawodnika. Nie potrafi sobie poradzić. Jewcić, Chobłęko, uderzenie ponad bramką. Kolejne brawa otrzymuje Ołeksij Chobłęko. No i w tym momencie arbiter kończy nam tę pierwszą część spotkania. 1-0, 17 minuta, Darko Jewcić, asysta Ołeksija Chobłęko. To jak na razie najważniejsza informacja. Jakub Serafin dobrze, doszła piłka do Chobłęki indywidualnie. Przełożył sobie piłkę na lewą stopę, uderzenie. Zabrakło, myślę, tam niewiele. Piłka odzyskana przez gości, odpowiedź. Będzie groźnie, pole karne, uderzenie po ziemi. Starał się zamykać grający z numerem 99 Damian Kowalczyk. Serafin, teraz Barkrot. Ładnie minął na połowa. Chobłęko, piłka ląduje w bramce, jest 2-0. Dużo lepiej teraz się zachował Barkrot. To nie było takie zachowanie jak wcześniej, kiedy zwlekał z podaniem. Dobrze zwiódł pod linią boczną swojego rywala. Dokładne zagranie. Spójrzmy, ruch Chobłęki też wyszedł trochę po tę piłkę, wyciągnął obrońcę. No, uderzenie nie było jakieś efektowne, ale piłka w siatce. Uspokoił piłkę Szwed, Barkrot, zagranie w pole karne. Gytkier obrócił się, starał się oddać strzał. Niestety to się nie udało. Radek Majewski, Darko Jewcić w tym murze. No i zobaczmy, jak rozegrają to piłkarze Grzegorza Nicińskiego. Machaj, dośrodkowanie. Na szczęście ta piłka nie zmierzała w światło bramki Matusza Putnockiego. Ale bardzo dobra piłka. Dokładnie. Gdyby to napastnik zachował się lepiej, uderzył. Trafił w tę piłkę czysto, to Matusz Putnocki miałby spore problemy. Juniorzy młodsi, trzy tramkarze do lat 15, te dwie ekipy mierzą się, ale tymczasem mamy bramkę dla Chrobrego Głogów. Jest 66. minuta spotkania. Chrobry łapie kontakt, troszeczkę uśpili nas, trzeba to powiedzieć, piłkarze w tym momencie.
zbiera gratulacje grający z numerem 18 Michał Ilków-Gołąb, zawodnik, który pojawił się na tę drugą część spotkania. Te spotkania później trzeba gdzieś w terminarzach zmieścić. Ależ próba teraz Łukasza Trałki po tym dośrodkowaniu Darko Jefticza. 70. minuta spotkania. No naprawdę, gdyby ta piłka wpadła do bramki, byłby to piękny gol. Super puchar. Krótka, ale pewnie będzie długo wspominana przygoda w europejskich pucharach. Poprzeczka, coś niesamowitego. 75. minuta spotkania. Teraz mocny strzał z dystansu jednego z zawodników Chrobrego Głogów. Mogło to się skończyć źle dla podopiecznych Nenada Bielicy. Swojej szansy kilka sekund temu próbował Łukasz Szczepaniak. Ponownie uśpili nieco piłkarze Chrobrego Głogów nas, ale i piłkarzy Kolejorza, bo to mogło naprawdę skończyć się stratą kolejnej bramki. No nikt nie spodziewał się, że ta piłka będzie tymczasem w stanie zagrozić. Gittker, Christian Gittker, podcięta piłka. Jeszcze Gittker, piłka już jednak za linią końcową boiska. Koniuszkami palców Anatolii Gospodinow strącił tę futbolówkę. Dobry pressing teraz. Kolejorz. Ładna piłka do Christiana Gittkera. Uwaga, Gittker, czy będzie 3-1? Gittker broni w tej sytuacji Gospodinów. Szkoda, teraz żałuje tej sytuacji Christian Gittker. I Chrobry, choć teraz strata Łukasz Trałka, Oleks i Chobłęko. Chobłęko po ziemi, Gospodinów. Tomasik. Jeszcze lewą stroną, jeszcze próbuje Kolejorz. Majewski, Jeftić popatrzył w pole karne, płasko do Tomasika, ładnie. Majewski, uderzenie, broni Gospodinow. Brawa dla Radosława Majewskiego, piękne uderzenie. Zobaczmy raz jeszcze, jak to wyglądało na spokojnie. Bardzo ładne zachowanie, szczególnie Radka Majewskiego. Fajnie też Darko Jeftić wypatrzył Piotra Tomasika. Ten bez zastanowienia odegrał. Było widać, że to jest taki element gry ćwiczony przez piłkarzy Bielicy. Tymczasem musimy uważać, bo atakuje Chrobry Głogów w tych ostatnich sekundach na połow. Dobrze Tomasik. I w tym momencie arbiter kończy dzisiejsze spotkanie. Lech Poznań wygrywa z pierwszoligowcem z Głogowa 2-1. Bramki dla Lecha zdobywali Darko, Jeftić i Oleksii Chobłęko.